zachowania naszym córkom i synom. Pragniemy, aby nasze dzieci, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, poprzez ten sakrament pomnożyły w sobie łaskę uświęcającą, zyskały doskonalsze podobieństwo do Chrystusa, aby zostały ubogacone darami Ducha Świętego. By wiara, w której ich wychowujemy, mężnie mogły wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie te wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować.
Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać, bo jesteście ze mną od początku. Oto słowo Pańskie. Tworząc z nim jedność i
wyznanie wiary, byście byli tymi, którzy chcą korzystać z tego daru, który otrzymujecie w ten sposób, że chcecie być jemu posłuszni, powoli, dawać się prowadzić. Dlatego wstajemy teraz wszyscy. A moje pytania, które zadają kandydaci do wyszukania, pana osoby. Pytam więc każdego z was. Nagle się niektórzy tam uśmiechają i to jest bardzo poważna chwila. Pytam więc każdego z was. Czy wyrzeka się szatana wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Prosiłem, żeby wypowiadać w sposób zdecydowany. Postawię jeszcze raz to pytanie. Jest zgromadzenie, macie to wypowiedzieć, jeśli chcecie, to jeśli nie, niech ktoś się odwróci, niech sobie to chce. To jest akt, wydarzenie, w którym wkładasz część swego życia, a w zasadzie nawet całe życie. Powtarzam jeszcze. Pytam więc każdego z was, czy wyrzeka się szatana wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzbowania, tak jak otrzymali go apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie święty, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym Jezus, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Święte i uwolniłeś ich od grzechu. Ześlij na nich Ducha Świętego pocieszycie. Daj im ducha mądrości, rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pomożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Piotrze, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Lucjo, przyjmij z nami dar Ducha Świętego.
Gabrielu, przyjmij znamie daru. Podchodźcie bliżej i mówcie wyraźnie swoje imię. Aleksandro, przyjmij znamie daru. Karol, przyjmij znamie daru. Magdalena, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Karolina, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Barbużaku, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Amelio, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Anno, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Mario, przyjmij znamie daru. Cecilia, przyjmij znamie daru. Ducha Świętego. Pokój stoi. Zmartwychwstanie, przyjmij znamie daru. Cecilia, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Katarzyno, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Sabino, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Emilio, przyjmij znamie daru. Katarzyno, przyjmij znamie daru. Pokój stoi. Naszego wnętrza, do naszego serca, byśmy z ufnością kierowali do Boga nasze modlitwy, gotowi przyjmować z Jego ręki to, co On dla nas przygotował. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Módlmy się za cały Kościół Chrystusowy, aby podobnie jak apostołowie trwał na modlitwie. Dziękując Bogu za dar Ducha Świętego, Ciebie prosimy. Nagle dał się usłyszeć z nieba szum i napełnił cały dom. Módlmy się za Ojca Świętego, Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, szczególnie za obecnego wśród nas księdza biskupa Zbigniewa, aby wsłuchując się w głos nieba, napełniali cały Kościół Bożą miłością. Ciebie prosimy. Ukazały się im też języki jakby z ognia i za każdym z nich spoczął jeden. Módlmy się za młodzież, która dziś otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, aby w nocy pomocy Ducha Świętego wyznawała w codziennym.
uczniowie składając pokłady i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie. Ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętym Syna Twojego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Księże biskupie, wyrazem naszej wdzięczności za udzielony sakrament bierzmowania jest modlitwa chrześcijańskie Bóg zapłać oraz życzenia, by udzielanie się Boga przez Twoje ręce i słowa jak najowocniej odnawiało, umacniało i jednoczyło Kościół Chrystusowy. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, rodzicom, świadkom, kapłanom z ojcem gwardianem na czele, katechetom, którzy poprzez słowa i czyny uczą nas wzrastać w dobrym. Prosimy, nie ustawajcie zanosić za nas modlitw do Boga, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami Jego miłości do ludzi. Bądźcie radością dla waszych bliskich, rodziców, krewnych, dla tych wszystkich, z którymi przyjdzie wam w jakikolwiek sposób przyszłości się spotkać. Bądźcie świadkami tej tajemnicy, którą dzisiaj otrzymaliście. A ponad 100 młodych ludzi, którzy zostali przyodziani mocą z wysoka, dzięki której to mocy będą dochodzić do całej prawdy i nabywać tej relacji intymnej z Chrystusem, jak było to powiedziane. A stało się to dzięki Twojej posłudze, za którą serdecznie dziękujemy. Także w krótkości słowa serdecznie i szczerze dziękuję za każdy wyraz troski o zrozumienie słowa, chociażby to imię, prawda? Każdy moment wyraża troskę ekscelencji o to, abyśmy rozumieli, abyśmy głęboko przeżywali, po prostu wchodzili w tą relację intymną z Chrystusem tu i teraz. Dziękuję także za słowa, które zawsze są szczere, zawsze z głębi serca, słowa homilii. Serdecznie dziękuję także i księdzu Robertowi, i Krismanowi, księdzu Ciekanowi. Wiem, ile było przeszkód, przynajmniej niektóre z nich znam. Także proboszczowi parafii świętego Jacka, księdzu Andrzejowi Ziobra. Też serdecznie dziękuję za i zjednoczenie w modlitwie Bóg zapłać. Pana z wami i z duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wiek. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, które stworzy niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Alleluja, alleluja, alleluja.
Marcinie, dziękuję panu Marcina. Marcinie, proszę bardzo. Iza z Pola Kociza. Kuba Cezola. Żaneta. Darek Kociola, Żaneta. Nie zapominajcie, Krzyż tutaj, żeby wziąć Krzyż. To wam nie wręczy. Ania, czy masz robisz? Ania. Marcelina, to jedno tak.